Tytuł kursu. Elementy podstawy organizowania i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych. Moduł. Infrastruktura informatyczna w jednostkach administracyjnych. Temat. Elektroniczna wymiana danych. Jako logistyk nie wyobrażam sobie swojej pracy bez systemu EDI. EDI jest nowoczesnym sposobem wymiany informacji w komputerowych systemach, wspomagających klasyczne systemy informacyjne. Znacznie poprawia efektywność wykorzystania informacji oraz ma za zadanie obniżenie do minimum prawdopodobieństwa popełnienia błędu podczas jej gromadzenia oraz przetwarzania. Przyczyną powstania EDI są poszukiwania ciągłej poprawy efektywności zarządzania informacją na drodze ewolucji klasycznych systemów informacyjnych. W dzisiejszych czasach systemy informacyjne znajdują zastosowanie w każdej firmie. W związku z tym możliwość usystematyzowania gromadzenia, przetwarzania i wyszukiwania odpowiedniej w czasie informacji jest absolutnie konieczna. Opracowanie założeń oraz procedur zarządzania danymi znacznie usprawnia problemy informacyjne. Tak wygląda przykładowy schemat systemu EDI. Elektroniczna wymiana danych wymaga zastosowania przez kooperantów odpowiedniego oprogramowania komputerowego, dzięki któremu możliwa jest realizacja współpracy ze stosownymi w przedsiębiorstwie aplikacjami o charakterze administracyjnym, jak na przykład arkusze kalkulacyjne, czy systemy obsługi procesu produkcyjnego, zaopatrzenia i tym podobne. System EDI bardzo usprawnia naszą pracę i zwiększa jej jakość, ponieważ niweluje większość błędów. Materiał został opracowany w ramach projektu Model Systemu Wdrażania i Upowszechniania Kształcenia na Odległość w Uczeniu się przez Całe Życie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.